Hej, z tej strony Kasia i Kota, bo przyszła do mnie i witamy Was bardzo serdecznie na kanale Fundacji Schronisko dla Książek. Witam Was w moim pierwszym blogu. To jest w ogóle przedsięwzięcie, do którego ja się zabierałam, no nie przymierzając jak pies do jeża, ale spróbowałam. Nie wiem, co mi z tego wyszło, bo już na samym starcie muszę Wam powiedzieć, że mówi do Was Katarzyna z przyszłości, gdyż no po prostu jestem youtuberem roku. Zaczęłam nagrywać vloga i nie nagrałam początku. Nie nagrałam przywitania. Tak więc nagrywam początek na końcu. Razem pewnie też z końcem. Skorzystałam ze świateł, bo przed chwilą skończyłam nagrywać vlogola, który kiedy ten vlog wleci na kanał, to już na kanale na pewno będzie. Co czytałam w tym czasie? Czytałam 13. opowieść Diane Sutherfield, o której opowiem Wam trochę więcej w kolejnych klipach. I to, co widzieliście przed chwilą, albo zobaczycie za chwilę, to moja wycieczka do dziadków. Pojechałam do moich dziadków, którzy mieszkają na wsi. Spędziliśmy całkiem przyjemny weekend. No i tak, zapraszam do oglądania. Hej, przychodzę do Was z takim małym update'em. Jestem trochę nieogarnięta, ale taki mam po prostu dzień. Bo przed chwilą przyszedł do mnie pan kurier i przeniósł paczkę od domu wydawniczego Rebis, wydawnictwa Rebis. Chyba dom wydawniczy. W każdym razie dostałam w zeszłym tygodniu maila właśnie od Rebisu, że chcieliby mnie dodać na listę recenzencką, za co jestem super wdzięczna i bardzo mnie to ucieszyło, muszę Wam powiedzieć, bo miałam jakiś taki lekki dołek w kwestii prowadzenia kanału. No i chciałam Wam pokazać tę paczuchę, która przyszła, więc spróbuję przełączyć kamerę. Chyba się tego nie da zrobić w tej aplikacji. To cóż, nagram po prostu osobny klip. Okej, udało mi się przełączyć kamerę. Paczuszka wygląda tak niepozornie, ale z tego co się orientuję, powinno tam być kilka skarbów. Porozcinałam ją, żeby łatwiej się ją otwierało. No i zobaczmy. Zajrzyjmy do środka. Co my tu mamy? Naomi Nowik, Skullmans, Mroczna wiedza. Co prawda nie wiem jakoś dużo na temat tej książki, ale kojarzę autorkę z serią o smokach. Swoją drogą chciałam tę serię kiedyś kupić i przeczytać, więc pewnie się na to zdecyduję. No i zobaczymy, bo przymierzam się do tej autorki już jakiś czas, więc pewnie to będzie ta książka z tej paczki, po którą sięgnę w pierwszym rzucie. Dalej, co mamy dalej?
Ohoho, ohoho, to jest książka, której się strasznie boję. Duna w nowym wydaniu filmowym. Całkiem ładne. Ja zazwyczaj mam problem z tymi wydaniami filmowymi, a to, szczerze powiedziawszy, naprawdę mi się podoba. I boję się tej książki, tak jak wam wspomniałam. Nie wiem, czy Gut, mój taki dobry znajomy, ogląda. Wiem, że jest wielkim fanem tej serii. W ogóle mam sporo znajomych, którzy są fanami tej serii. To jest bardzo duży świat, fantastyka, wszystko dzieje się na innych planetach. No ale to jest kobyłka, to jest cegiełka. Zobaczymy, jak mi się spodoba. Dalej już spojrzałam, że mamy Dziedzictwo krwi, książka, która mam wrażenie, że ostatnio jakoś częściej pojawia się na Instagramie, na Bookstagramie. Kojarzę ją raczej z młodzieżówkami. Ja szczerze powiedziawszy lubię sobie sięgnąć po młodzieżówkę, szczególnie jak mam taki mózg z waty, że tak to określę. Więc zobaczymy. Dajcie znać, czy czytaliście tę książkę, co o niej myślicie, bo wydaje mi się, że to jest nowość. Nawet nie wydaje mi się, tylko jestem pewna. Okej. Czy kochacie Sarah J. Maas i jej Szklany Tron? Nie, bo nie czytałam Szklanego Tronu, ale wiem, że dużo osób go uwielbia, więc może mi też spodoba się Dziedzictwo krwi. I ostatnia chyba książka? Tak, ostatnia. Znowu Naomi Nowak. Moc srebra. Bardzo podoba mi się to wydanie. Takie retro i trochę kojarzy mi się z grą w Heroesy. Nie wiem, czy graliście. Na pewno graliście. Tutaj są same fajne osoby, musieliście grać w tę grę. W każdym razie bardzo mnie zachęca okładka i teraz nie wiem, czy najpierw przeczytam tę książkę, czyli Moc srebra, czy tą pierwszą Naomi Nowak, którą wam pokazałam z tej paczki. Coś okładka mnie chyba bardziej zachęca do tej. No, zobaczymy. No i tak, to był taki update book haulowy, powiedzmy, delikatny i widzimy się w kolejnym klipie. Przychodzę do was z małym update'em. Może ściągnę okulary, bo pewnie światło się strasznie odbija. O, nawet jeszcze w miarę widzę. W każdym razie, update czytelniczy. Nie wychodzi mi to zbyt fantastycznie. Czytam właśnie 13 opowieść i zostało mi około 100 stron do końca, jeśli dobrze pamiętam. Tak, jestem na 346 stronie, czyli tak niecałe 100 stron do końca. Bardzo podoba mi się ta książka. Ona jest taka... Miała być jesienna i dokładnie taka jest. Jest taka duszna, klimatyczna. No i to, co dużo osób powtarza, ma w sobie spoilery do Dziwnych losów Jane Eyre.
w ogóle swoją fabułą i tym, jak autorka tka tę postać i jest podobna w klimacie, tak bym to określiła. I tych spoilerów do Jane Eyre pojawia się sporo i w różnych momentach. W ogóle mam takie wrażenie, że ta powieść jest trochę takim leitmotivem 13 opowieści, którą właśnie czytam. Bardzo mi się podoba. Za chwilę sobie jeszcze usiądę, poczytam i mam ambitny plan, żeby skończyć dzisiaj wieczorem tę książkę i wtedy nagram już takie podsumowanie. Albo dam sobie czas, żeby te myśli się ułożyły w głowie i nagram wam to podsumowanie jutro. Przyszła do mnie kota. Pokażę ją wam. On tutaj sobie siedzi. Jest taki molestujący kotek ostatnio. I mam też dla was taką śmieszną opowieść, ponieważ zostałam zaadoptowana przez kota w ten weekend. Weekend? Czy to był piątek? To chyba był piątek. W każdym razie wracałam ze zakupów. Pojechałam po tortellini do Lidla. Wysiadam z samochodu na parkingu i słyszę miau. Więc odpowiadam, cześć kocie. No i taki piękny białorudy kot do mnie podbiega i zaczyna się łasić, więc ja go pogłaskałam, jak to ja, bo nie umiem się powstrzymywać. I ten kot pobiegł ze mną do klatki i bez pardonu wszedł za mną do klatki. No i w ten sposób zostałam zaadoptowana. Oczywiście przewiesiłam ogłoszenia, zaczęłam szukać tego właściciela, właściciel się znalazł. Trochę nieodpowiedzialny, bo okazało się, że kot nie ma nawet chipa, po którym można by znaleźć tego pana. Ale całe szczęście wszystko się dobrze skończyło. I jeszcze z takich ciekawostek, które mogę wam opowiedzieć w tym vlogu, bo uczę się cały czas vlogować, to... Mam różowe włosy. Mam różowe włosy, możecie mi dać znać, jak wam się podobają. Trochę się potargały. Zrobiła mi je Zuza. Na Instagramie często wam oznaczam, wspominam o Zuzie. Zuza jest magistrem ceramiki, albo jak ja się czasem śmieję, magistrem cwaniarstwa. A to tylko taki śmieszek. W każdym razie robi naprawdę piękną ceramikę. Jeśli szukacie takiej użytkowej, dobrej ceramiki, która nie zapleśnieje i można ją umyć w zmywarce, to koniecznie do niej wpadnijcie. No właśnie, ja nigdy w życiu nie farbowałam włosów. To jest ta ciekawostka, o której chciałam powiedzieć. To jest mój naturalny kolor, a ten róż to jest moja pierwsza przygoda z farbą. Konkretnie to jest pianka, która ma się zmyć po 3, 5, 7 myciach, w każdym razie na przestrzeni 2-3 tygodni i bardzo trzymam kciuki, żeby faktycznie się zmyła, bo to takie, wiecie, małe szaleństwo. Mam nadzieję, że będzie krótkim, małym szaleństwem, a nie będę miała jakichś przykrych konsekwencji. No a poza tym to tylko włosy, więc w razie czego odrosną. Okej, okay. Ja sobie siadam do czytania. Mam nadzieję, że skończę książkę i przyjdę do was z podsumowaniem 13 opowieści. Rzeczy, które się działy w międzyczasie tego całego oglądania, to spotkałam się z Olą Buki Zrywać. Zostawię wam odnośnik do kanału Oli na dole w karcie. Byłyśmy w Tedalusie. Ja oczywiście musiałam kupić 4 książki, no bo to się tak zawsze kończy, jak się spotyka z ludźmi z BookTube'a, z Bookstagrama. Opowiadałam wam o tych książkach Bookhaulu, o którym zresztą już wspominałam. I to był Wilkin Collins, Pieniądze mojej pani. To jest autobiografia Nabokowa. George Orwell, Folwark zwierzęcy.
i Jane Austen Emma. Poza tym byłam ze znajomymi na targach roślin w elektrowni po Wiśle i kupiłam jeden z okazów, na które czaiłam się już od dłuższego czasu. A konkretnie to jest Stromanthe triester. Jest przepiękna, ja się na nią czaiłam już tak długo, bo roślin mam całkiem sporo i raczej jestem na tym etapie, gdzie kupuję już tylko takie, które chciałabym mieć u siebie w domu i to jest właśnie jedna z nich. Mam jeszcze w planach kupienie Calathei White Fusion, to jest moje takie małe marzenie, małe marzenie roślin kolekcjonerskich. One potrafią być koszmarnie drogie i była ta Calathea na targach roślin w elektrowni po Wiśle. Były szczepki po 20 zł, więc to była okazyjna cena, ale wszystkie miały przędziorka. I było mi strasznie smutno, bo tak się po prostu już się zapaliłam, że będę miała tą wymarzoną roślinę i no, nie chciałam sobie przynosić szkodnika do domu, więc bez sensu. A to, co chciałam wam powiedzieć, to wczoraj skończyłam w końcu czytać 13 opowieść Diane Setterfield i jest świetna, jest bardzo dobra, chociaż nie ma między mną a tą książką jakiejś takiej wybitnej miłości. To jest książka, która opowiada nam historię, dwie historie w zasadzie połączone. Mamy naszą główną bohaterkę, która spisuje historię drugiej, można powiedzieć, głównej bohaterki historii życia. Margaret pracuje w antykwariacie, razem ze swoim ojcem prowadzą antykwariat. Pewnego dnia pisze do niej znana pisarka Ouida Winter, która chce ją zatrudnić do spisania historii swojego życia. No i tak zawiązuje się cała akcja. Pieski moich sąsiadów zaczęły strasznie szczekać. Mam nadzieję, że jakoś mi to wybaczycie. Ja mają dzisiaj bardzo rozszczekany dzień. W każdym razie, to jest trzon historii, który tutaj mamy. I myślę, że dużo więcej nie musicie wiedzieć na temat tej książki, tak naprawdę. Może jeszcze kwestia tego, że właśnie jest to książka, która wymaga trochę skupienia, szczególnie jeśli słuchacie jej w wersji audio, bo wątki bardzo się przeplatają, plany czasowe też się przeplatają, bo mamy współczesność i mamy tą Ouida Winter, która siedzi w fotelu i snuje historię swojego życia, więc tutaj czasem to wymaga skupienia, szczególnie, że czasem te oddzielenia są wręcz mikroskopijne i no i właśnie trzeba się skupić, żeby się połapać. To, co mi się nie podobało, to jest ewidentnie moja wina. Nie sprawdziło się w wypadku tej książki słuchanie audiobooka i czytanie tej książki w wersji takiej klasycznej, analogowej, że tak to nazwę. Myślę, że gdybym zdecydowała się na jedno z tych mediów, to byłoby ok. A trochę podsłuchiwałam, trochę czytałam i to chyba wpędziło mnie też w ten zastój czytelniczy, bo prawie przez cały tydzień przeczytałam no, niewiele stron. Nie wiem, 100, 200, a w zasadzie większość książki skończyłam w ostatni weekend. Powiem wam też, że początek tej książki, nie wiem, może jestem jakaś wybredna, nie jest fantastyczny. W sensie miałam kilka takich momentów, które mnie wręcz lekko odepchnęły, bo mamy dziewczynę, która zawodowo zajmuje się książkami, kocha historię, a nigdy nie słyszała o autorce, czy może słyszała, ale nigdy nie czytała nic autorki, która jest nazywana w realiach tej książki współczesnym Dickensem, której powieści mają być tak fantastyczne i tych powieści jest całe mnóstwo, a ona nigdy nie miała żadnej z tych książek w dłoniach. Co więcej, bliskie osoby tej naszej głównej bohaterki czytały te książki, a ją to jakoś omijało i musiała robić specjalny research, żeby się czegokolwiek dowiedzieć na temat pani Winter. To było dla mnie takie dziwne. To, co na pewno jest na plus, to styl, w jakim napisana jest ta książka i klimat. To jest taka ciepła, może to dziwnie zabrzmi, że jest ciepła, ale tak, jest to ciepła jesienna książka, taki koc. Taka książka, z którą kiedy już się w nią wsiąknie, to ma się ochotę po prostu siedzieć i ona jest bardzo klimatyczna, bardzo otulająca. Ma w sobie mnóstwo
mroku, tajemnic, jakiejś takiej mglistości. Ja co prawda domyśliłam się, jakie będzie rozwiązanie tego głównego wątku historii życia Widowinter, ale to nie zabrało mi nic z frajdy, jaką miałam z obcowaniem z tą książką. To, co na pewno było jeszcze ciekawe i to, co może się spodobać osobom, które właśnie lubią czytać książki, to to, że to jest historia o tym, jaką siłę ma historia, snucie opowieści i właśnie wyobraźnia, przebywanie wśród książek. Dużo osób, kiedy opowiada o tej książce, mówi o spoilerach do Jane Eyre i faktycznie tych spoilerów trochę jest. Jeden jest taki dosadny, można by wręcz stwierdzić, że to jest takie streszczenie w trzech zdaniach. Gdyby ktoś miał streścić książkę w trzech zdaniach, to właśnie takie streszczenie Jane Eyre znajdziecie w 13 opowieści. Jest też jeden taki świetny punchline, jakbym miała to określić. Brakuje mi dobrego wyrażenia znowu w polskim. Nie wiem, co się ze mną dzieje ostatnio, może to jest po prostu późna pora nagrywania filmów. Ale właśnie ten taki przytyk do dziwnych losów Jane Eyre. No i taki trochę leitmotiv, bo mam wrażenie, że Diane Sutherfield w tej książce mocno nawiązuje do tych wiktoriańskich, gotyckich klimatów i czuć to w tej książce, że ona się w tym dobrze odnajduje i że to jest jej styl i że lubi tego typu powieści. Bo bardzo czuć podobny klimat w tej 13 opowieści, że ona jest blisko tych klasyków literatury z czasów sióstr Bronte, z czasów Jane Austen, właśnie tutaj tych pokrewnych klimatów. I jeszcze dwie rzeczy, które chciałabym Wam powiedzieć o tej książce, to to, że ta książka jest bardzo zgrabnie, bardzo zręcznie napisana, tak bym to określiła, że te zagadki takie nawiązujące do jakiegoś, nie wiem, dreszczowca, thrillera, jakiegoś takiego, coś z takiego mrocznego pogranicza, bardzo tak skrupulatnie są napisane, także czasem ma się ochotę wrócić o te kilka rozdziałów wstecz, żeby sprawdzić, jak autorka to wszystko razem spasowała, jak to się ładnie dopasowuje, kiedy dostajemy coraz więcej szczegółów. A druga sprawa to to, że jeśli podobała Wam się 13 opowieść, jeśli kiedyś już ją czytaliście, to możecie spróbować sięgnąć po Dom Duchów Isabel Allende. To jest pisarka, teraz nie jestem pewna, czy ona pochodzi z Hiszpanii, czy z Ameryki Łacińskiej, ale na pewno to jest ten język. I mam wrażenie, że o tej książce nikt nigdzie nie mówi, a te książki są do siebie bardzo podobne. To też są historie tajemnic rodzinnych, różnych sekretów, trupów w szafie i właśnie pokrewnych klimatów. Pamiętam, że tamtą książkę czytałam już ładnych parę lat temu, ale bardzo mi się podobała i była świetna, po prostu była świetna. A tak jak mówię, nie słyszałam o niej nigdy, ani na Instagramie, ani na BookTubie, więc chciałam Wam polecić właśnie Dom Duchów Isabel Allende. No dobrze, i to by chyba było na tyle w tym vlogu. Chciałam Wam jeszcze pokazać moje szalone włosy. Odważyłam się pierwszy raz w życiu pofarbować włosy. Chyba mówiłam o tym już w którejś ze wstawek. Ale tak. Dajcie znać, czy podobał Wam się ten vlog, czy lubicie w ogóle taki format filmów, bo zastanawiam się nad tym, czy nie nagrywać ich częściej, tak raz, dwa razy w miesiącu. Może bym zaczęła próbować nagrywać dwa filmy w tygodniu, żeby na tym kanale trochę więcej się działo. Dajcie znać. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie jakiś ślad w komentarzu. A tymczasem to już wszystko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!